Europejska i struktury unijne i państwa zachodnioeuropejskie są zdominowane przez ideologię lewicowo-liberalną, przez demoliberalizm. On niszczy, rozkłada tkankę kulturową i społeczną Europy Zachodniej, ale również jest taką agresywną ideologią, która w momencie, kiedy w danym kraju nie rządzi lewica albo liberałowie, atakuje ten kraj najróżniejszymi epitetami. Dzisiaj mamy również z taką sytuacją w Polsce do czynienia. Problemem Polski jest to, że nie mówimy o tym otwarcie, że nie mówimy o tym, że nie chcemy być jak Europa Zachodnia, że my w Europie Środkowo-Wschodniej inne wartości wyznajemy, według innego kodu kulturowego niestety już żyjemy, że to my jesteśmy prawdziwą Europą i musimy to podkreślać i mówić Europie Zachodniej: współpracujmy, ale nie za cenę tego, że będziecie nam dyktować, na jakich warunkach mamy żyć. Generalnie zjawisko imigracji to nie jest takie zjawisko, które jest ogólne i można je potraktować w uniwersalnych kategoriach. Zawsze jest ważne, kto emigruje, z jakiego kraju, do jakiego kraju, w jakiej liczbie przybywają ci ludzie, w jakiej mają przybywać. To są wszystko ważne aspekty, a tymczasem wszystko się w jeden wór wrzuca i to jest zupełnie nieuprawnione. Dlatego, że Polska powinna być otwarta, ale wyłącznie na imigrację, którą rząd polski zaakceptuje, wyłącznie z kręgu kultury europejskiej i chrześcijaństwa, tak? Na to możemy być ewentualnie otwarci, też w niewielkich liczbach. To nasz kraj nie jest na tyle bogaty, żeby utrzymywać ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. I w takich wielkościach, takich będziemy mogli przeprowadzić po prostu proces integracji tych ludzi w naszym społeczeństwie, którzy będą, powiedzą: tak, przyjeżdżamy, ale chcemy dostosować się do waszych norm, do waszej kultury, uznajemy wasze normy kulturowe, religijne, obyczajowe i tak dalej, a nie starają się zaprowadzić swoje porządki. Dlaczego niektóre władze lokalne sprzeciwiają się wprowadzeniu w miastach patroli obywatelskich, na przykład w Łodzi? Moim zdaniem te władze są po prostu związane z establishmentem lewicowo-liberalnym i dlatego boją się takich obywatelskich odruchów, narodowych odruchów, które mają przede wszystkim wzmocnić poczucie bezpieczeństwa obywateli w miastach. Bo niestety Polska jest jeszcze wolna od takich milionów imigrantów jak Europa Zachodnia, ale jeśli nie będziemy teraz akcentowali, co jest potrzebne, w tym i zapewnienie bezpieczeństwa w postaci patroli obywatelskich, to zaraz możemy się obudzić z taką sytuacją, że będziemy mieli dzielnicę, do której nawet policja nie boi się wjeżdżać, ponieważ rządzi tam szariat. Czy wierzy pan, że masowa imigracja ma na celu wyniszczenie Europy? Moim zdaniem wahabici z Arabii Saudyjskiej, środowiska nastawione na to, żeby rozprzestrzeniać radykalny islam po całym świecie, chcą tego, by Europa Zachodnia padła. Arabia Saudyjska wprost mówi: nie przyjmiemy żadnych uchodźców z Syrii, chociaż mamy ku temu warunki, ale ufundujemy 300 meczetów w Europie. Dlaczego? Dlatego, że oni chcą podbić po prostu Europę. I przed tym radykalnym wahabickim islamem trzeba się bronić.